Witam wszystkich na gminnych obchodach Święta Niepodległości przy pomniku Antoniego Abrahama w Zdradzie. Miejsce szczególne, czas wyjątkowy. Dla nas, mieszkańców gminy Puck, miejsce również bardzo symboliczne. To tu urodził się Antoni Abraham, trybun ludowy, który w naszej pamięci trwale zapisał się wspomnieniem skutecznej walki o wolną ojczyznę. Co roku 11 listopada spotykamy się tu, w Zdradzie, aby uczcić pamięć i Antoniego Abrahama, ale także po to, aby oddać cześć bohaterom walczącym o naszą wolność, o naszą niepodległość. Czas. Kurant codziennie wybija hymn kaszubski, podkreślając naszą kaszubską tożsamość, iż nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski. Z tego miejsca chciałabym serdecznie powitać wszystkich przybyłych Państwa na dzisiejsze obchody z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzisiaj 11 listopada, Święto Niepodległości. Jak co roku spotykamy się z mieszkańcami pod pomnikiem Antoniego Abrahama, naszego wielkiego trybuna, który praktycznie całe życie poświęcił o walkę o niepodległość. Udało się. Żyjemy w wolnej, niepodległej ojczyźnie i mamy możliwość swobodnego świętowania i radowania się tym szczególnym dniem. Walczą swej opieki o mieszcze szczurę, przygnębić ją miały. Literaturę piękną,
śledząc poematy Słowackiego, Mickiewicza, Sienkiewicza. Z tego wyczytać możemy ogromną tęsknotę i miłość do ojczyzny. Do ojczyzny, której nie było, ale nigdy nie została ona wytarta z serc tych, którzy umiłowali ją na zawsze. W tym czasie przyszło żyć naszemu wielkiemu człowiekowi, który tutaj w zdradzie się urodził. 11 listopad w tamtym czasie, w 18 roku, był dniem wielkiej, niesamowitej radości. Pierwsza wojna światowa, 4 lata walk, niosło tą wielką nadzieję, że w końcu powrócimy na mapę Europy. I tak się stało. Ale Antoniemu Abrahamowi nie było dane cieszyć się tą wolnością, bo zaledwie kilka lat. Kolejne lata przyniosły również wiele tragedii na ziemi polskiej i nie tylko. Nieopodal nas, w tych lasach piaśnickich, w czasie II wojny światowej, po niezbyt długim okresie cieszenia się niepodległością, znowu przyszło nam zmagać się z jeszcze gorszym zdarzeniem, jaki był terroryzm hitlerowski. Nie ma rodziny praktycznie na ziemi kaszubskiej, na ziemi puckiej, której nie dotknąłby ten straszny system. Wśród nas są również ci, którzy przeszli przez obozy w Potulicach. Dzisiaj spotkałem małżeństwo w Pucku, które wspominało, jak ciężkie to były czasy. Ale wojna skończyła się, przyszedł nowy czas, czas również. Wtedy się cieszyli wszyscy, że mamy w końcu wolność, niepodległość, ale też nie do końca taką, jakbyśmy chcieli. Przyszły lata 80., przyszła Solidarność, odzyskano niepodległość i w końcu żyjemy w niepodległym, suwerennym kraju. Tak, aż serce się raduje, kiedy tyle młodzieży, tylu strażaków, mieszkańców przychodzi do zdrady, do małej miejscowości, pamiętając szczególnie o tym wydarzeniu, które miało miejsce no prawie już 96 lat temu. A to miejsce zawdzięczamy jedynemu człowiekowi, Antoniemu Abrahamowi, który tutaj się urodził i był tym, który walczył o tą niepodległość. Ta niepodległość przeświecała mu przez całe życie. Dzisiaj myślę, że ci wszyscy, którzy przyszli tutaj, też szanują sobie tą niepodległość wywalczoną przez wiele pokoleń Polaków. No, w zdradzie 145 lat temu urodził się nasz wybitny Kaszuba Antoni Abraham. Urodził się tutaj nieopodal, parę metrów od tego miejsca, gdzie stanął pomnik. Pomnik z inicjatywy lokalnych mieszkańców, mieszkańców zdrady, którzy ogromnym wysiłkiem zbudowali ten pomnik. Jest to niesamowite wydarzenie i zdarzenie, bo rzadko zdarza się, żeby tak z inicjatywy bezpośrednio mieszkańców powstało coś, co upamiętnia tak wielkiego człowieka. I codziennie o 12 hymn Kaszubów jest tutaj odgrywany z tej wieży. Jest to miejsce szczególne. Myślę, dla wielu tych, którzy kochają niepodległość, kochają Polskę i Kaszubów, to miejsce będzie szczególne na zawsze.